A teraz porozmawiamy na temat polskich rejestrów handlowych i ich cyfryzacji. Na pytanie, jak to robić, aby było lepiej, a nie gorzej, będzie odpowiadać nasz gość, pan Arkadiusz Hajduk, prezes i współzałożyciel Data Software House Transparent Data. Odkąd w 2005 roku ukończył Politechnikę Duńską w Kopenhadze i wrócił do Polski, realizuje się jako osoba promująca globalne trendy i innowacje. 3 lata temu reprezentował Polskę przy okrągłym stole Komisji Europejskiej podczas rozmów o dyrektywie PSI. Dzień dobry, panie Arkadiuszu, witamy serdecznie. Dzień dobry. Chcielibyśmy jeszcze pana usłyszeć, żeby mieć pewność, że możemy panu oddać scenę. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ja już jestem gotowy do prezentacji. Świetnie pana słychać, więc co? My nic, nic to po nas. Dzień dobry państwu. Jeszcze tylko sobie sprawdzę, czy działa pilocik do prezentacji. Dzisiaj chciałbym troszkę opowiedzieć praktycznie o doświadczeniach z pracą z rejestrami handlowymi w Polsce. Natomiast tytułem wstępu dosłownie 2 słowa o tym, jak wygląda moje doświadczenie. Od 2013 prowadzę Transparent Data i razem z zespołem, mierzymy się codziennie z wyzwaniami, o których dzisiaj opowiem. Ja skupię się też na takiej bardzo wąskiej działce i będę starał się mówić bardzo praktycznie. W związku z tym proszę tutaj wziąć poprawkę na to, że teoria może się różnić bardzo mocno od praktyki. Chciałem opowiedzieć, gdzie jesteśmy. Tak? Mówimy o rejestrach handlowych. Rejestry handlowe brzmi to bardzo poważnie, natomiast one się odnoszą do realnych problemów, które codziennie mamy, czy problemów, czy wyzwań, jakkolwiek by tego nie nazwać. Weźmy sobie przykładową panią Stokowską. Pani Stokowska robi zakupy w internecie. Pani Stokowska chce się dowiedzieć, kto stoi za tym sklepem, sprawdza sobie regulamin sklepu, no i chce sprawdzić podstawowe informacje na temat właściciela tego sklepu. No, ciężko zaufać swoimi pieniędzmi, jeżeli nie wiemy o kimś nic. Próbuję się coś dowiedzieć, szuka oczywiście tego najpierw w Google, ale trafia do źródła rządowego. To jest źródło wiarygodne, któremu może ufać. W związku z tym pani Stokowska klika. No i dostaje dość ciekawe zadanie na początek. Oczywiście musi poszukać mostu na tych zdjęciach. Most się dobrze schował. No ale to tylko wstęp do problemów pani Stokowskiej, bo później sobie klika. Okazuje się, że nie można niestety dowiedzieć się nic. Całe szczęście jest nawet strona na Facebooku, która pomaga nam się dowiedzieć, czy rzeczywiście KRS działa, czy nie działa. Jak domyślają się państwo, jest to już jakiś taki element popkulturowy, ze względu na dość częstą niedostępność tego serwisu, po prostu jest to pożywka dla jakby postowania na social mediach, która jest wykorzystywana. No, to jest doświadczenie pani Stokowskiej, tak? Nie dowiedziała się nic. Na razie jesteśmy w ogóle na początku drogi. No, ale weźmy pana Stokowskiego, tak? Pan Stokowski z kolei prowadzi niewielką firmę, chciałby się dowiedzieć czegoś o sytuacji finansowej kontrahenta. Tak, współpracuje z nim od jakiegoś czasu, natomiast pan Stokowski stoi przed poważnymi decyzjami, powinien zainwestować w swój biznes, teraz chce po prostu zweryfikować, jak idzie jego kontrahentom, żeby nie przesadzić, nie postawić na ruletce, tylko bardziej podjąć świadomą decyzję. No, pan Stokowski oczywiście biegnie do jedynego słusznego źródła, szukając informacji, sprawozdania finansowe. Trafia oczywiście do wiarygodnego źródła. No, ale z niezrozumiałych względów, jak przedtem szukał, to szukał po linku po lewej. Teraz nagle jest przekierowywany do linku po prawej. No,
Pierwsze zaskoczenie, dwie wyszukiwarki. Dlaczego? Przecież tam były informacje o firmie, a teraz informacje finansowe już są w innym miejscu. Dobrze, jednak klikamy. No, pierwsze koty za płoty, nie udało się. Później dostajemy komunikatem, który na marginesie tutaj pojawia się zupełnie innego powodu niż to jest wypisane na ekranie, ale całe szczęście udaje nam się w końcu dotrzeć do tego, żeby pobrać sprawozdanie finansowe. I specjalnie mówię pobrać, bo następną niespodzianką, którą czeka na pana Stokowskiego, przepraszam. Następną niespodzianką, która czeka na pana Stokowskiego, jest plik XML, którego no nie tak łatwo odczytać. Po pobraniu otwiera nam się domyślnie w notatniku lub w Wordzie. Ta struktura wygląda tak jak na obrazku. Pan Stokowski jest zaskoczony ilością obliczeń i ilością analizy, którą musi wykonać, żeby dowiedzieć się prostej informacji. No, przed chwilą widział nagłówek przeglądarka sprawozdań finansowych. To oczywiście jest niemiłe zaskoczenie. Pan Stokowski nie rozwiązał swojego problemu w sposób łatwy, prosty i szybki. Idźmy dalej. Jest drugi pan Stokowski, który robi zakupy do swojej firmy w hurtowni. Właścicielem tej hurtowni jest spółka cywilna. Znowu chce sprawdzić kontrahenta, chce być pewny, że ta hurtownia jest stabilną firmą, która nie zniknie, która będzie jego dostawcą i źródłem materiałów przez dłuższy okres czasu, tak żeby jego biznes był stabilny i żeby nie musiał co chwila zmieniać dostawcy. No i tu jest już bardzo prosty proces składający się z wielu punktów, biegania od rejestru do rejestru, próby dowiedzenia się jakiejkolwiek informacji na temat spółki cywilnej w tym czy innym miejscu. Jakby zaoszczędzę Państwu lektury, natomiast po przebiegnięciu się do wszystkich rejestrów, czy tylko do CEIDE-go i REGON-u, będąc sprawiedliwym, w dwóch rejestrach dostajemy informację, która nic nam nie daje, bo okazuje się, że spółka zakończyła działalność pół roku temu i hurtownia działa, ale nie bardzo wiadomo, kto jest właścicielem i jak. To jest doświadczenie oczywiście prędkości dowiedzenia się informacji o tej spółce cywilnej. Jak rozumieją Państwo, te obrazki mają wprowadzać trochę charakteru humorystycznego tej prezentacji, natomiast proszę mi uwierzyć, że to bardzo często jest rzeczywiście odzwierciedlenie stanu psychicznego po zwiedzaniu odmętów internetu i szukaniu potrzebnej nam w życiu codziennym informacji. Mamy też panią Stokowską 2, bardzo proste sprawdzenie, musi wystawić fakturę. Wiadomo, są tutaj przepisy związane z karuzelami VAT-owskimi, pani Stokowska chce być bezpieczna. No, chce się dowiedzieć, czy firma jest VAT-owcem, biegnie do białej listy. No, ale to znowu zaskoczenie, dlaczego inny rejestr? Przecież mogła się dowiedzieć na temat tej firmy w poprzednim miejscu, gdzie sprawdzała jej wiarygodność, czy w ogóle odpis pobierała. Później, skoro już jest Stokowska biała firma jest VAT-owcem, to teraz chcę sprawdzić, kto stoi za tą firmą. Znowu należy ta sprawa, staranność, upewnienie się, że nie jesteśmy częścią jakiejś karuzeli VAT-owskiej. Szybkie sprawdzenie, tak, zgadli Państwo, tutaj już nie ma żadnego napięcia. Oczywiście musimy poszukać tego w kolejnym rejestrze. W kolejnym oddzielnym rejestrze, który oczywiście nie jest powiązany w żaden sposób z poprzednimi, które pokazałem. No, ten obrazek podsumowuje delikatny ból głowy, który ma się przechodząc przez takie doświadczenie użytkownika. I teraz, co z tym zrobić? No, na początek należy sobie powiedzieć, nie jest tak źle, jak mogłoby być. Otóż padało to już wielokrotnie na tej konferencji. Polska wykonała gigantyczny skrok w otwieraniu danych, w ogóle w podejściu do tego, co możemy zrobić z informacjami. Mogłoby być gorzej. Przykładów mamy wiele.
Hiszpanii, nie dowiemy się nic bez opłaty. Praktycznie poznamy tylko nazwę firmy, ale żeby kliknąć i dowiedzieć się czegokolwiek, no to musimy wnieść opłatę lub zarejestrować się i płacić abonament. We Włoszech nie dowiemy się nic praktycznie oprócz nazwy firmy, podstawowego adresu. Nawet jest adres e-mail, natomiast dalej nie wiemy, kto jest w zarządzie, czym ta firma się zajmuje, czy jest powiązana z innymi podmiotami i tak dalej, dopóki nie zapłacimy. W Anglii, która przecież jest jednym z wzorów otwierania danych i Company House jest świetnym przykładem, o którym zresztą też będę mówił w dalszej części prezentacji, nawet tam znajdziemy niespójność taką, gdzie żeby zweryfikować numer VAT-u, to po pierwsze musimy mieć sami numer VAT-u, żeby użyć źródła rządowego, a po drugie nie ma żadnego powiązania pomiędzy numerem VAT-u a numerem rejestrowym, przynajmniej w żadnym otwartym rejestrze, bo oczywiście rejestry komercyjne istnieją. No to okej, to teraz jak sobie popatrzyliśmy, gdzie jesteśmy teraz, jak wygląda to doświadczenie użytkownika, później popatrzyliśmy sobie na to, gdzie nie chcemy być, bo to zdecydowanie nie ten kierunek, w którym powinniśmy iść, no to teraz jak otwierać rejestry, żeby było lepiej. No, moja teza jest bardzo prosta. No, musimy popatrzeć, kto chce korzystać z tych rejestrów, do czego te rejestry są im potrzebne, no i spełniać oczekiwania tych użytkowników, tak? Czy to są obywatele, czy to są firmy, ten słynny biznes, jak to się na każdej prezentacji mówi, ma jakieś oczekiwania. No jakie to są oczekiwania? One się mieszczą jakby w kilku bardzo przewidywalnych i bardzo prostych wiaderkach. No przede wszystkim moje oczekiwanie jest takie, żeby informacja, którą sprawdzam, była aktualna. No chcę się dowiedzieć, czy rzeczywiście ta działalność gospodarcza, z którą robię jakikolwiek interes, czy to jest kupuję w sklepie, czy to jest coś, co z kimś handluję, ona istnieje, czy ona nie jest zawieszona. Wiem z samego mojego doświadczenia, że bardzo prosto jest taką działalność zawiesić, zamknąć. Wszystko mogę zrobić przez internet dzięki administracji i to jest super. Natomiast jakby ta informacja na temat mojego kontrahenta no, może do mnie trafić bardzo, bardzo późno, jeżeli nie będę mógł w sposób niemal bierny, tak, dowiedzieć się, że na przykład ten kontrahent zawiesił działalność. Następna rzecz to jest ta forma tej informacji, która do mnie trafia, to musi być łatwa do odczytania, łatwa do zrozumienia. Tutaj wracam do przykładu ze sprawozdaniami finansowymi. Tak naprawdę chcę się dowiedzieć, jakiej wielkości jest ta firma, to znaczy ile ona sprzedała w zeszłym roku, czy to jest milion, czy to jest 10 milionów, czy to jest 100 milionów, czy ona składa sprawozdania przez ostatnich kilka lat. Naprawdę nie potrzebuję przeanalizować pliku XML przy pomocy jakiejś zaawansowanej aplikacji po to, żeby dowiedzieć się taką podstawową informację. Następną rzeczą, no, chcę mieć pewność, że ta informacja jest spójna, to znaczy jeżeli pójdę do jednego rejestru czy do drugiego rejestru, no to chcę mieć pewność, że to jest ta sama informacja. Tak, rejestry REGON, CIDG, KRS bardzo się poprawiły pod tym kątem. My w Transparent Data widzimy to na co dzień i bardzo się tego cieszymy, ale dalej niepowiązane ze sobą rejestry potrafią mieć rozbieżne informacje. Przykładem jest numer NIP, który może być w jednym rejestrze w takiej formie, a w drugim rejestrze może być zupełnie inny. Oczywiście to są naturalne cechy dużych zbiorów danych i nie da się tego uniknąć, natomiast na pewno są oczekiwania ze strony użytkowników, że z tyłu są mechanizmy, które zapobiegają albo minimalizują takie sytuacje. Co oprócz tej spójności? No, ta informacja musi być pełna. Tak? Chcę się dowiedzieć na przykład, ile osób pracuje w tej firmie. Jednym z dwóch takich prostych wyznaczników na temat wielkości i stabilności firmy, takiej, której używamy tak dość intuicyjnie, oprócz wysokości przychodów,
to jest oczywiście wysokość zatrudnienia. Ta informacja to jest informacja, która praktycznie nigdzie nie jest dostępna z wiarygodnego źródła. Są to, w tej chwili są to informacje deklaratywne, a przecież źródła państwowe mają taką informację i pokazanie tej informacji nawet nie w sposób bardzo wyraźny, tak? Czyli to nie musi być 24 osoby, ale wystarczy, żeby to było podane w przedziale. To już daje mi poczucie, czy to jest duża firma, mała firma, średnia firma. Jeżeli to zatrudnienie zmieniało się dramatycznie i przeskakiwało z przedziału w przedział w poszczególnych latach, to też jest jakaś informacja. Następna rzecz, no to historyczna informacja. Jeżeli mam już aktualną informację, to super, natomiast jeżeli sprawdzam aktualne informacje na temat jakiegoś podmiotu, to za tym podmiotem stoją ludzie. Jest oczywiście dość znane przysłowie, za biznes to przecież ludzie. No to dobrze, żeby znać historię tych ludzi, czy ci ludzie przedtem, jeżeli prowadzili biznesy, czy mieli seryjnego pecha. To znaczy, czy na przykład na 10 firm mieli komorników w 8 firmach. Jeżeli tak, to być może są albo wielkimi pechowcami, albo są kimś, z kim nie chcemy prowadzić biznesu. Niezależnie od tego, jaką decyzję my podejmiemy, to dobrze, żeby tą informację najzwyczajniej w świecie posiadać i móc ją podjąć na podstawie danych. Po historycznej informacji, teraz mi się zaciął mój klikerek, przepraszam bardzo, zaraz zobaczymy, czy mi się odblokuje, bo nie mogę przerzucić slajdu. O, udało się. Co jest najważniejsze? Jakby użytkownik, czy to jest prywatna osoba, czy to jest firma, nie wchodzi do rejestru z miłości w ramach hobby, w ramach spędzenia wolnego czasu. No od tego są oczywiście tacy ludzie, jak słuchający tej konferencji, którzy na pewno mają sentyment do źródeł danych i tak jak padało na poprzednich prezentacjach, mogą o tym mówić bardzo, bardzo długo i przegadać niejedną godzinę. Natomiast użytkownik tych rejestrów sięga tam po to, żeby zrealizować swój jakiś cel. Czy to jest cel biznesowy, czy to jest cel właśnie chociażby zarządzania swoim ryzykiem prywatnym, no to jednak jest to cel. No i jakie są to cele? No to jest nawiązanie jakiejś współpracy, tak? Jakieś minimalizowanie ryzyka. To jest znalezienie potencjalnego klienta. To jest upewnienie się, że w ogóle ktoś taki istnieje. Najważniejsze jest to, że te cele są różne, natomiast to one stoją za tym, że w ogóle korzystamy z tego rejestru. I ta realizacja jest dość ważna. No bo teraz, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że te oczekiwania, one są powiązane z konkretnymi zadaniami, no to możemy sobie łatwo zdefiniować już, albo łatwiej zdefiniować drogi, w jaki sposób te oczekiwania możemy zaadresować. Jest wiele dróg,